Dzień doberek, moja rzeka na lodówce, na zamrażarce w zasadzie. No cóż, po moim tygodniowym niebycie w domu, no kolejne danie wyskoczyło, więc zostało 5 sztuk tylko. No, ale też to spokojnie wystarczy. Tak na pierwszy rzut oka w tym akwarium nic się nie dzieje, ale powiem wam, że to taka oaza spokoju z momentami zaskoczenia. Te moje stiphodony Blue Gobi. No kurczę, takie fajne rybki. Naprawdę powiem wam, że większość czasu, kiedy spędzałem przy 350, a ostatnie parę dni no siedzę tutaj przed tym akwarium. Zaczęło mi się znowu podobać. Tak jak przedtem narzekałem, że no, tak się mało tutaj, ten wystrój nie taki, ten to. Powiem wam, że poszło to jakoś tak naturalnie. Otoczenie też tego akwarium, kurczę, jakoś tak się fajnie porobiło. Tutaj mam taką paproć w doniczce. No niestety, kurczę, ona nie chce rosnąć w wodzie. Może gdyby ją posadził w hydroponice, gdzieś w jakichś kamyczkach, kurczę, i tak dalej, to może by rosła. Ta paproć jest bardzo, bardzo fajna. Ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ale widzicie, jakie ma, kurczę, fajne liście. Fajne takie cienkie łodyżki i potężne liście się robią. Od tej paproci. No taka, powiem wam, kurczę, bardzo, bardzo nie widowiskowa, tylko spektakularna ta roślinka. Całe akwarium, kurde, no tak jak widać tutaj na tej mojej zamrażarce, fajnie się prezentuje nawet teraz, tak bardzo naturalnie. No, mi się to podoba, no nie każdemu musi się to podobać. No, na pewno nie jest to aqua avantgarda, no no coś w takim po prostu, może nie w takim stylu, ale w takim zbliżonym do natury, natury stylu. Te moje, o właśnie, wariatki niebieskie. Strasznie ciężko je uchwycić, żeby je nagrać. A już nie mówiąc o tym, żeby złapać jakąś fajną ostrość, zbliżenie zrobić tym rybom, bo one bardzo rzadko zatrzymują się na dłużej niż minutka, półtorej minutki, kurna, na kamieniu i nigdy nie wiem, czy ten aparat, kurna, przybliżyć, czy oddalić, czy... O, teraz akurat mamy tu jednego osobnika, który sobie usiadł na chwileczkę. Można, o, ale już, o, i już go nie ma. Siedzę przed tym akwarium i tak sobie obserwuję te rybki. Szkoda, że jest tyle zachodu, żeby to rozmnożyć. Ja kiedyś tam wspominałem o tym, że zacznę solić tą wodę i tak dalej, i tak dalej. No ale to mimo wszystko i tak nie przyniesie jakichś większych rezultatów, bo one tą ikrę prawdopodobnie składają, bo tutaj, widzicie, tu się samce puchą. Terytorialne ryby. Zresztą tutaj mają raj. Według mnie mają raj w tej mojej 60-ce. Na te 5 sztuk, które tutaj zostało, było 6, ale niestety jedna się wypisała. Jedna z tych babek się wypisała. No, to też jest taka przypadłość tych ryb, że one w sklepie są po prostu głodzone. Tak, one w dużym stresie w sklepach żyją i są wychudzone, wybiedzone, jak je przynosimy do domu i no, bardzo często nie przeżywają. No tak czytałem przynajmniej, taka jest opinia paru hodowców, którzy się tam bardziej tak zajmują tymi rybami. Nie znalazłem na internecie kogoś, kto by rozmnażał przynajmniej w Polsce te ryby, nie wiem, jeżeli jest ktoś taki, kto będzie oglądał ten film, to z miłą chęcią, albo ktoś, kto oglądał taki film, czy tam taką stronę, czy jakiegoś bloga, czy vloga, czy obojętnie co, to z miłą chęcią bym poczytał, przymierzyłbym się do tego, już tak mówię, tak jak wspominałem, przymierzyłbym się do tego,
tylko że muszę znać konkretne warunki, tak? No wiem, że trzeba by zasolić, wiem, że ta ikra w tej wodzie solonej się tam, znaczy solonej, lekko słonej się wykluwa, te rybki dojrzewają w wodzie słonej, potem wracają znowu do wody słodkiej, kurczę, tak? Musiałbym po prostu wiedzieć wszystkie te mniej więcej parametry, czasy, w jakich odstępach czasowych to się dzieje, i tak dalej, bo tak wiecie, na oko to większego sensu nie ma, a też nie chciałbym tym daniu tutaj za bardzo szkodzić, kurna, tą słoną wodą. No tyle, no mówię, siedzę i podziwiam. Dawno nie było tej 60-tki, więc stwierdziłem, że wam pokażę i poopowiadam trochę, co ja sobie na ten temat myślę. Dobra. No tyle. Dzięki wam za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.